ślady osadnictwa w Pieczach pochodzą z VIII wieku. W tym miejscu była jakaś, są pozostałości osady, która funkcjonowała prawdopodobnie już cały czas do tego IX wieku. W latach 60. IX wieku założono na półwyspie jeziora niewielki grudek ogromny. Cała Wielkopolska w IX wieku była podzielona na jakieś rody plemienne. Każde plemię w miejscu, w którym się identyfikowało, stawiało w miejscu obronnym grudek, który był zarazem miejscem obronnym, ale też miejscem takich ich tożsamości, symbolem. I taki właśnie grudek też istniał w Wieczu. W latach, w początku lat 10, w pierwszych latach X wieku jakiś ród, prawdopodobnie to był już ród Piastów, zaczął podbijać wszystkie sąsiednie plemiona, niszczyć grudki plemienne, czyli te ich symbole tożsamości. W archeologii to jest też bardzo wyraźne. Są ślady, że grody były palone, opuszczane w popłochu. Jest dużo pozostałości broni, domostwa porzucane. I w tym czasie zaczęto budować potężne grody, które już stanowiły człon z rąk państwa Piastów. To były grody w Poznaniu, na Ostrowie Lednickim, nieco później lata 40. w Gnieźnie. I w tym czasie, lata 20. X wieku, gród w Wieczu został rozbudowany. Nie został zniszczony jak pozostałe grudki plemienne, tylko właśnie rozbudowany. Część plemienną, ten malutki grudek, poszerzono, podniesiono, dodatkowo jeszcze odłożono warstwą kamieni, takim płaszczem kamiennym, i to budowano do tego dodatkowy pierścień. Wkrótce po tym, jak Piastowie zaczęli właśnie to swoje państwo tworzyć, budować grody, Mieszko przyjął chrześcijaństwo, zaczęto też w tych grodach budować budowle kamienne. Z Wiecza pochodzą pozostałości dwóch budowli wczesnopaństwowych. Pierwszy to są fundamenty palacjum, którego nigdy nie wykończono z niewiadomych przyczyn. O palacjum powiem Państwu więcej, jak będziemy przy samych fundamentach. Teraz tylko wspomnę właśnie, że to są prawdopodobnie lata 60., 70., na pewno koniec X wieku, kiedy zamierzano go budować. Później wybudowano w tym miejscu kaplicę drewnianą, która spłonęła w czasie najazdu Rzegosława. Drugim budynkiem, który powstał, to był kościół świętego Jana Chrzciciela. W pierwszej formie jednonawowy z półkolistą apsydą. Co jest wyjątkowe, to pod ołtarzem w kościele znajdowała się krypta relikwiarzowa. Kościół mieścił relikwię jakiegoś świętego, nie wiadomo do końca jakiego, prawdopodobnie mógł być to święty Bruno z Kwerfurtu. Ten kościół został jeszcze za czasów Mieszka II rozbudowany, albo nawet Bolesława Chrobrego, dobudowano do niego dwie wieże, poszerzono tą część wschodnią. Rok 1038 to jest zamieszanie w państwie Piastów. Po śmierci Bolesława Chrobrego jego synowie nie są w stanie zapanować nad państwem. Zaczynają ze sobą spory. Poganie wykorzystują to, próbują przywrócić religię swoich przodków. I całe to zamieszanie wykorzystał książę Przetysław z Czech. Najechał na Wielkopolskę. Zrujnował grody w Poznaniu, w Gnieźnie, wykradł relikwie, przejechał też do Wiecza. Wieczanie się poddali, nie podjęli walki, pewnie świadomi, że nie mają już szans. I poprosili księcia, żeby ich oszczędził, zabrał ze sobą do Czech. I tak się stało. Cały gród został spalony. Większość, prawdopodobnie nie wszyscy, ale zdecydowana większość mieszkańców została wraz z Władysławem, wróciła do Czech. W okolicach Pragi dostali ziemię i rządzili się swoim polskim prawem. Miejscowość od nazwy Wieczan nazywa się Hetczany i istnieje do dzisiaj. Wkrótce po, no może nie wkrótce, ale niedługo po tym najeździe Wiecz podniósł się z tego upadku. Druga połowa XI wieku rozbudowano gród, wybudowano nowy most łączący gród z miejscowością Wiecz po drugiej stronie jeziora.
Rozbudowano kościół, wybudowano drugi kościół w miejscowości Wiecz, do którego wkrótce też dotrzemy. Założono cmentarz na zewnątrz rodziska, znaleziska, jakie przy tych grobach, chociaż już chrześcijańskich, ale jeszcze jednak z tymi naleciałościami pogańskimi, jakieś różne przedmioty codziennego użytku przy nich znajdujemy. I te wszystkie przedmioty sugerują, jak ważne osobistości były w tym miejscu, zamieszkiwały to miejsce. Świetność Giecza kończy się mniej więcej w XIII wieku. W tym czasie to jest jeszcze kasztelanie, ale XIII wiek zaczęły powstawać miasta. Miasta powoli przekrywały funkcje administracyjne, sądownicze Giecza i kasztelani. Jezioro zaczęło wysychać, rzeka zaczęła wysychać i zarastać. Miejsce powoli traciło swoją ważność.